dobry. Dzisiaj zaproszenie do naszej redakcji przyjęła pani Zuzanna Fedorska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Poznałyśmy się z Zuzanną, jeśli Państwo pozwolicie, będę mówiła Zuzannie po imieniu, przez Facebooka. Wypatrzyłam jej cudowne makijaże podczas pierwszego wirtualnego festiwalu talentów. Możesz coś powiedzieć widzom na temat tego festiwalu? Kto był pomysłodawcą i czy uczniowie chętnie biorą w nim udział? No, Festiwal Talentów to jest tak naprawdę pomysł nauczycieli z mojej szkoły, z ekonomika. I jest to na takiej zasadzie, że po prostu każdy uczeń, który ma jakiś talent do zaprezentowania w naszej szkole, wystawia go właśnie na Facebooka ze względu właśnie na okoliczności, jakie panują, żeby to wszystko było wirtualnie. No i tak to działa, a zauważyłam, że uczniowie bardzo chętnie biorą udział i naprawdę jest bardzo dużo utalentowanych osób u nas w szkole. Naprawdę się miło zaskoczyłam. Za oknem, proszę Państwa, wiosna. My kobietki oczywiście chcemy wyskoczyć już zimowych ubrań. No oczywiście musimy dostosować również makijaż do naszych wiosennych, do naszej wiosennej odzieży. Stąd nasza rozmowa na temat makijażu i jego tworzenia, ale zanim przepytam Zuzannę na ten temat, to proszę Cię, żebyś przedstawiła się troszeczkę naszym widzom, gdzie mieszkasz, gdzie się uczysz, to już trochę wspomniałaś, ale co jest jeszcze Twoją pasją czy hobby oprócz właśnie tworzenia makijaży? No więc, jak już wiadomo, nazywam się Zuza. Mam 18 lat i mieszkam w Skwierzynie. Moją pasją jest makijaż. Tak od około 5 lat właśnie się tym zajmuję, ale oprócz tego lubię też troszeczkę sobie pośpiewać, tak amatorsko pograć na ukulele i czasami trochę na szydełku sobie porobię. W swoim właśnie CV do pierwszego wirtualnego festiwalu talentów napisałeś, że tworzysz barwny makijaż. Dlaczego właśnie tego typu makijaż i jakie były początki w ogóle? Czy pod wpływem kogo może zdecydowałeś się po prostu w tą stronę rozwijać swój talent? No ogólnie makijaż kolorowy ze względu na to, że no mogę się tak troszeczkę wyżyć artystycznie, że tak powiem. Lubię jak coś się dzieje na twarzy, lubię taki właśnie kolorowy makijaż, taki nad którym mogę troszeczkę czasu poświęcić. No ale nie powiem, no początki no nie były zbyt kolorowe, tak naprawdę dużo czasu mi zajęło zanim nauczyłam się do tego poziomu, który umiem teraz. Mój makijaż na początku był taki, powiem, dosyć średni. Jak teraz patrzę na swoje stare zdjęcia, to troszeczkę mnie one śmieszą, ale każdy musi od czegoś zacząć, wiadomo. A kogo się łatwiej maluje? Siebie czy kogoś? Ja ogólnie bardziej wolę malować kogoś. Sprawia mi to więcej radości. Siebie maluję zdecydowanie dłużej i czasami uważam, że siebie malować mi jest trudniej, bo jakby mam większe wymagania co do siebie. Jak jestem sama ze sobą, no to zawsze wszystko musi być idealnie i no jest to troszeczkę dla mnie trudniejsze niż malowanie kogoś. Makijażysta oprócz oczywiście niewątpliwych zdolności plastycznych, no musi też dobrze współpracować z klientem. To jakie według Ciebie musi mieć cechy dobry makijażysta? Moim zdaniem no przede wszystkim kreatywność, bo jeżeli makijażysta zamyka się na jeden dany jakby rodzaj makijażu albo jedną technikę, to tak naprawdę nigdy się do końca nie rozwinie. No i ja tego bardzo nie lubię, bo ja lubię szaleć w makijażu, lubię poznawać nowe techniki, lubię się rozwijać, bo wiadomo, no z sezonu na sezon ten makijaż no, robi się trochę inny w modzie, wiadomo. No i w sumie to dla mnie właśnie najważniejsza jest kreatywność. Wiem, że dopiero zaczynasz, jesteś jak gdyby na początku swojej takiej drogi, jeżeli chodzi o makijaż, barwny makijaż pewnie w ogóle, ale czy zdarzyło Ci się już przygotowywać koleżankę albo jakąś znajomą do na przykład ważnej jakiejś uroczystości i czy wtedy też byłaś na przykład zdenerwowana, czy ten makijaż Ci się uda, czy klientka będzie zadowolona z efektu? Miałam już kilka takich sytuacji, gdzie na przykład znajomy malowałam na ich śluby. I no to jest najbardziej stresująca dla mnie sprawa wtedy, ponieważ no wiadomo, panna młoda chce się czuć pięknie i tak dalej, więc ja się staram, żeby jej się jak najbardziej podobało. A z takich ogólnie ciekawych wydarzeń, to ostatnio miałam przyjemność malować dzieci z domu dziecka w Skwierzynie na taką sesję zdjęciową, które one co roku mają i tak właśnie zostałam zaproszona, malowałam te dzieci i to było dla mnie super przeżycie, bo one też się tak cieszyły z tego i w ogóle. No dla dzieciaków na pewno to frajda, tak? W tej ich codzienności takiej mało interesującej. Na bazie jakich kosmetyków tworzysz swoje właśnie zjawiskowe makijaże? Dla mnie w sumie
najważniejszą cechą kosmetyków jest to, żeby one po prostu były dobre. Bo dla mnie nie ma znaczenia, czy kosmetyk kosztuje 5 zł, 50 czy 500 tak naprawdę. No to wszystko zależy od tego, jak mi się pracuje z kosmetykiem. Ja lubię kosmetyki dobrze napigmentowane. Jeżeli chodzi na przykład o podkłady, ja nie lubię podkładów takich ciężkich, mocno kryjących, bo ja wolę, jeżeli na przykład mogę z czymś dłużej popracować, ale efekt na skórze jest ładniejszy niż na przykład po prostu dać mocny podkład, który nie będzie wyglądał ładnie. Dlatego dla mnie po prostu najważniejsza jest jakość w kosmetykach. To jak mi się z nimi pracuje, to jak wyglądają przede wszystkim. No to właściwie od razu możemy przejść do następnego pytania. Czy masz możliwość testowania kosmetyków, na przykład czy współpracujesz z jakąś drogerią, albo się dogadałaś z jakąś drogerią? No bo wiadomo, to też dla takich sklepów z takim asortymentem można wtedy polecać przetestowany kosmetyk swoim klientkom, tak? Czy po prostu sama kupujesz i testujesz na sobie, na znajomych? Ja wszystkie kosmetyki, jakie testuję i używam, kupuję sobie sama. Ostatnio bardzo popularne jest to, aby różne sklepy czy drogerie wysyłały dziewczynom, znawczyniom od makijażu swoje produkty do testowania. Dla mnie jest ogólnie to, no nie jest to dla mnie pomysł w tym momencie. Nie potrzebuję tylu kosmetyków, dla mnie jest to po prostu marnowanie produktu, ponieważ ja nie dam rady ich sama zużyć. Nie mam ich komu oddać, bo moja mama raczej się nie maluje, moje przyjaciółki raczej też taki delikatny makijaż. Plus przede wszystkim dbanie o środowisko jakoś przekonuje mnie do tego, by nie mieć nadmiaru, którego i tak nie uda mi się zużyć. Branża makijażowa to obecnie bardzo konkurencyjny rynek. Czy w związku z tym swoją pasję przełożysz na jakieś przyszłe plany zawodowe? Bardzo bym chciała wiązać z makijażem swoją przyszłość. Jest to coś, co no bardzo mnie odstresowuje. Ja lubię malować, jest to dla mnie przyjemność. Osobiście, no, tak jak mówiłam wcześniej, bardziej pasjonuje mnie malowanie kogoś niż siebie, ale no, jest to dla mnie idealne, myślę, zajęcie i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się robić z tym coś więcej w życiu. Gdybyś miała do wyboru przygotowanie makijażu do sesji modowej albo jakiś modny makijaż dzienny, to w której wersji byś się lepiej czuła? Chyba do sesji modowej, ponieważ lubię taki niestandardowy makijaż, taki mało osób by po prostu nosiło tak na co dzień. Ja lubię poszaleć trochę, zrobić coś takiego nieoczekiwanego, no dlatego bardziej bym wolała do sesji zdjęciowej. Jak każdy zawód, makijażysta też ma pewnie swoje wady i zalety. Czy jest coś związane z makijażem, z wykonywaniem makijażu albo z pracą makijażysty, którego po prostu ewidentnie nie lubisz robić? Jest jedna taka rzecz. Jest to dla mnie mycie i dezynfekowanie pędzli. Jest to moim zdaniem jedna z najważniejszych czynności do przygotowywania makijażu, więc zawsze ją robię. Ale no, jest to czasochłonne po prostu i często, jeżeli ja używam bardzo napigmentowanych produktów, to ciężko jest je później z pędzli domyć. No ale nie wyobrażam sobie tego nie robić, bo jest to jednak dla mnie priorytet. No tak, większość makijażystów twierdzi właśnie tak samo, że najwięcej czasu zajmuje czyszczenie tych wszystkich elementów czy produktów, którymi robisz makijaż. Mówisz, że już wykonywałaś makijaże różnym osobom. Czy zdarzyło Ci się powiedzieć, nie wiem, koleżance, przyjaciółce czy komuś nawet z rodziny, że słuchaj, ten makijaż nie odpowiada Ci ani do ubrania, czy może do Twojej osobowości, albo po prostu do tego wydarzenia, na które na przykład ma się przygotować? Jeżeli chodzi o kolory makijażu, to dla mnie jest to, no jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie, nie wiem, różowy makijaż do żółtej sukienki, no to jest to jego wybór i ja oczywiście zrobię to, no co ten ktoś ma ochotę. Ale na przykład jest duża różnica między malowaniem osoby młodej, a malowaniem na przykład kobiety takiej dojrzałej. Moja mama często prosi mnie o jakieś takie zwariowane makijaże, które wymagają na przykład dużo graficznych elementów. No a jako iż jest ona już taką dojrzałą kobietą, no to ja nie jestem w stanie na jej oczach zrobić takich rzeczy, jakie na przykład jestem w stanie zrobić na swoich. Przez to czasami jej odradzam niektóre rzeczy. Jest mi przykro oczywiście, że nie mogę. No ale po prostu wiem, że jeżeli bym się napracowała nad czymś, no to efekt mógłby nie być taki, jakby ona chciała, żeby był. Także w takich przypadkach to raczej wybieram coś, co pasuje powiedzmy do wieku albo do cery.
czy każda kobieta właściwie marzy, aby mieć doskonały makijaż, czy to wychodząc po prostu zwyczajnie do pracy, czy też idąc na jakąś imprezę, czy istnieje doskonały makijaż? Uważam, że istnieje doskonały makijaż, ale moim zdaniem nie jest to makijaż pod względem technicznym. Dla mnie doskonały makijaż to jest makijaż, w którym osoba, która go nosi, czuje się po prostu świetnie, czuje się dobrze i to, że na przykład ktoś tej osobie powie, że wygląda w nim jakoś nieładnie, to dla mnie nie ma to znaczenia, bo dla mnie makijaż jest właśnie czymś, czym powinniśmy się czuć dobrze. Tak jak chcemy wyglądać, powinniśmy i jeżeli ktoś ma ochotę robić sobie niebieskie brwi, to niech sobie robi, ponieważ jest to po prostu część jego twarzy. Jeśli czuje się z tym okej, no to dla mnie super. No i najczęściej te barwne makijaże, jak oglądamy ludzi, pasują właśnie do ich stylu ubierania, tak? Czy do fryzury. Właśnie zazwyczaj się to świetnie wszystko komponuje. Czy jak to doskonaliłaś swoje umiejętności? Czy to podglądając fachowców na przykład na YouTubie, bo jest w tej chwili mnóstwo filmików, tak, czy na Facebooku, czy też po prostu samouk jesteś doskonały? Na początku przez no powiedzmy większość okresu swojego uczenia się makijażu, to raczej byłam samoukiem, oczywiście z pomocą YouTuba, który no dużo mnie nauczył. Jest to super platforma, na której można się od zera nauczyć bardzo wielu rzeczy. No ale z czasem chciałam doskonalić się jakby bardziej i dowiadywać się więcej niż tylko treści, które są nam przekazywane na YouTubie. I na przykład miałam jedno szkolenie z Kamilą Patyną, która jest moim zdaniem mistrzynią makijażu. Naprawdę nie ma osoby dla mnie, która robi to lepiej niż ona. To był taki właśnie makijaż ślubny, taki typowo makijaż. I kolejne szkolenie, jakie zrobiłam, to zrobiłam szkolenie z higieny w pracy wizażysty, ponieważ dla mnie to też jest priorytet, żeby po prostu wiedzieć, jakie zagrożenia mogą się wiązać z niewłaściwym korzystaniem z kosmetyków, z niewłaściwym korzystaniem ze sprzętów. Naprawdę wiele się nauczyłam, dużo zmieniłam w swojej pracy i uważam, że to jest podstawa, jaką w ogóle od czego powinien zacząć wizażysta, to właśnie kurs z higieny i z dowiedzenia się o zagrożeniach, jakie panują w tej branży. No mówiłam, że za oknem już wiosna. Czy wiesz już, jakie będą trendy teraz wiosna, lato 2021? W sumie takie trendy to się utrzymują już od dłuższego czasu. Przede wszystkim no, taka świeża cera, taki powiedzmy make-up no make-up, rozświetlony właśnie taki, no widać, że ta cera jest naturalna. W tym sezonie też będzie bardzo popularny róż na policzkach, nawet bardziej popularny niż bronzer, który jest uwielbiany chyba przez każdą miłośniczkę makijażu, ale ten róż właśnie dodaje nam takiego świeżego wyglądu. No ogólnie wiadomo, stawiamy na naturalność raczej, ale też na przykład bardzo popularna będzie biała kreska, która była dominowana przez wiele lat przez taką mocną czarną i każdy się do niej przyzwyczaił. I teraz właśnie będziemy się otwierać na takie nowe rzeczy, takie delikatniejsze, fajne. Taka biała kreska, no to naprawdę, naprawdę wygląda spektakularnie. Sztuka będzie polegała na tym, żeby każdy dobrał sobie odpowiedni makijaż do siebie. Dziękuję Ci za wizytę w naszej małej redakcji. Życzymy Ci wielu sukcesów, na razie w szkole, a później również w przyszłości zawodowych. I mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat udzielisz wywiadu już zdecydowanie większej redakcji. Też mam nadzieję. No i w związku z tym, że mówiłaś, że jednak sesja modowa jest bardziej bliższa Twojej pasji, no to życzymy Ci współpracy z największymi diwami mody. Dziękuję bardzo. Dziękuję.